Witam w podcaście Rozmowy przy Radiu. Chciałbym zaprosić wszystkich do wysłuchania dość unikalnej historii Janka SQ6HHQ, unikalnej ze względu na dość odległe wydarzenia oraz wiek samego krótkofalowca. Będzie o CB Radiu, powodzi tysiąclecia w 1997 roku oraz powstaniu klubu SP6PSP. Zapraszam. Janku, na początku było CB Radio, jak rozumiem. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak to kiedyś wyglądało? CB Radio, bo nie mieliśmy wtedy innej możliwości. Komórki nie działały, w każdym razie działały w zakresie ograniczonym. Nie można było się wszędzie dodzwonić, nie były tak popularne jeszcze, ale dużą popularność miały CB Radio. I to były te CB Radio przenośne, doręczne czy samochodowe. I w związku z tym, że taka była łączność, trzeba było zrobić jakiś klub zainteresowań dla młodzieży. Ja wtedy pracowałem w Opolu i miałem bardzo dobre kontakty z Młodzieżowym Domem Kultury w spółdzielni, w której mieszkałem. No i tam mniej więcej w 1995 roku doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby utworzyć pewną grupę chłopców w wieku szkolnym, oczywiście szkół średnich mniej więcej, bo tam z tych młodszych to mało było zainteresowanych. No i przez ten młodzieżowy klub dostałem zgodę na otwarcie takiej pracowni CB Radia, czy klubu CB Radia z młodzieżą. Więc musiałem też uzyskać własne zezwolenie na pracę na CB Radio. Też takie były wymagane wtedy. Otrzymałem zezwolenie. Chłopaków przedstawiłem w tym Młodzieżowym Domu Kultury. No i zaczęła się rozmowa na temat utworzenia pomieszczenia na ten temat. No oczywiście udało mi się przekonać dyrekcję spółdzielni, że powinno to być pomieszczenie no prawie że na dachu budynków dziesięciopiętrowych, tak żebyśmy mieli możliwie duży zasięg, zależny właśnie od dla CB Radia, bo one pracowały z dość małą mocą, myśmy mieli 5 W mocy, więc niewiele zakres nasz dotyczył w granicach 20 kilometrów, czy może trochę więcej. No i zaczęliśmy się bawić z tymi chłopakami. Mniej więcej jeden raz w tygodniu były spotkania. Bawiliśmy się na zasadzie łączności, wyszukiwania na różnych częstotliwościach po prostu rozmówców, korespondentów. No było ciekawie, fajnie. No aż przyszła powódź. Powódź doprowadziła do wielu zmian w naszej pracy, w pracy tego klubu. No właśnie, powódź tysiąclecia. Rozumiem, że wasza pasja do łączności okazała się bardzo pomocna. Jak to wyglądało w Zalanym Mieście? To był początek lipca 97 roku. Wszystkich chłopaków zwołałem, było nas 4 czy 5 chłopaków, dokładnie nie pamiętam teraz. Przyszli do klubu, w klubie się umówiliśmy, że prowadzimy dyżury ze strony chłopaków, a kto będzie mógł, to jeszcze i nocne. No oczywiście ja pracowałem wtedy, więc musiałem się też w pracy odmeldować, że nie będę czynny, po prostu proszę o zgodę na taki urlop z pracy. Dostałem. I tylko szef mi powiedział, przyjeżdżaj, tylko podpisać list obecności i uciekaj. No dobrze, tak się stało. No i potem chłopaki dopiero jak zorientowali się, że to nie przelewki, zaczęli działać na własną rękę. Brakuje prądu. Nasze CB pracują na prądzie. No więc problem. Co tu zrobić? Nagle ni stąd, ni zowąd jeden z chłopaków przynosi do klubu akumulator samochodowy. Aby skądś go wycosnął.
A ojcu podprowadziłem kluczyki od samochodu i samochodów go wymontowałem i przywiozłem tutaj. Ja mówię, no jesteś fajny, ale odmelduj tacie, że wziąłeś, że ten akumulator tutaj jest i pójdzie do zwrotu. Mówi, no tak, 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 tak. To była jedna rzecz. Druga historia. Naładowane akumulatory radia i chłopaki rozeszli się po całym Opolu. Zaczęli nadawać po prostu, gdzie, co jest, jakie zagrożenie. Okazało się, że drogi przejazdowe do różnych punktów, takich jak stacje ratunkowe, czy pogotowie, czy jakieś straże pożarne, czy coś w tym sensie, są odcięte przez wodę od nas. No więc musieliśmy kierować samochody wtedy objazdowymi drogami. Nie, kiedy już był szczyt praktycznie tego zalania, to samochody musiały przejeżdżać przez Głogówek i dookoła praktycznie. Z drugiej strony wjeżdżali potem do Opola i przywozili tam żywność i różne rzeczy. I cały sprzęt, który był potrzebny. Także takie prowadzenie samochodów przez Opole odbywało się na zasadach, ja wiem, wojskowych może, tylko żaden z nas nie był w wojsku. I po prostu pracując na mapie wtedy i przekazując kierunki, jak pojechać, w jaką ulicę i tak dalej, żeby mógł przejechać ten samochód, to wszystko było realizowane właśnie przez CB Radio. Kierowcy po dojechaniu na miejsce już zgłaszali się, że dziękują za prowadzenie i tak dalej. Czyli łączność w obrębie sparaliżowanego miasta oraz prowadzenie transportu z zaopatrzeniem. Rozumiem, że była policja. Dlaczego to nie ona kierowała ruchem? I ile było takich transportów w ciągu dnia? No, pytanie bardzo cenne. Bo rzeczywiście, jak jedzie kierowca na przykład ze strony północnej, to na przykład z Warszawy, z Poznania, czy z Warszawy, czy z Łodzi, dojeżdża do Opola i policja opolska zatrzymuje ten samochód. Dalej nie wolno pojechać, bo nie masz przejazdu. A dokąd jedziesz? I on wtedy, ten kierowca, mówi, a możecie mi pomóc? No, pojedziesz tu i przejedziesz to. No niestety były to wszystkie takie informacje mało precyzyjne. Kierowca zresztą nie miał tej informacji w sposób stały. Więc wtedy włączał CB Radio. Włączał CB Radio i pytał się, co ma zrobić, bo musi zajechać do punktu po drugiej stronie Odry, a Odra po prostu przecina całe Opole i nie ma szansy dojechania tam. No to wtedy myśmy lokalizowali go na mapie, u siebie już. Kazaliśmy być cały czas na łączności. No i w momencie, kiedy znaleźliśmy takie przejście dla niego, no to wtedy włączaliśmy się i prowadziliśmy go, mówiąc mu po prostu, jaką ulicę, kiedy skręcić i tak dalej. Tak jakbyśmy z nim jechali, tylko my ołówkiem po mapie, a on w rzeczywistości. Także takich samochodów było kilkanaście. Te przejazdy były niekoniecznie w ciągu dnia, w nocy też. No a tak z ciekawości, wiedzieliście, co wiozły prowadzone przez was ciężarówki? Nie. O to nigdy nie pytaliśmy, bo z reguły są to rzeczy dosyć poufne. Ale wiemy tylko tyle, że jechał na przykład do szpitala pod adres taki i taki. No to już się domyślałem, że to będzie jedzenie, to będzie sprzęt medyczny, to no coś z tej branży, który potrzebuje szpital. A jak tam jechał tylko do jakiejś bazy coś zawieźć, no to meldował, ja muszę tam być i koniec. Powiem szczerze, że nie potrafię sobie tego wyobrazić. Klęska żywiołowa, zamiast ulic woda. Jak wygląda praca na radiu w takich warunkach, gdzie mieliście jedzenie, spanie? Jak to wyglądało?
Wszystko na miejscu. Wszystko na miejscu. Spanie na miejscu, jedzenie na miejscu w klubie. Łączność zawsze czynna. Także nie było możliwości. Nie było możliwości oderwania się od tego. Co prawda zawsze dwóch było w klubie. Dwie osoby. No, ja siedziałem tam też przez cały czas. I ten drugi wtedy miał za zadanie wymienić, jeżeli tu już mi się nasza głowa składała do spania, to ten drugi przejmował po prostu już czuwanie. Jeżeli on nie mógł wytrzymać, to tamtego budził. I tak w kubku Macieju z jedzeniem to samo. Trzeba było po prostu to jedzenie sobie kupić, albo bywały przypadki, że można było otrzymać prowiant z lądowiska, które od nas było mniej więcej w zakresie 300 metrów. Lądowisko helikopterów, które tam miało pełną bazę zaopatrzenia dla ludzi, którzy stracili wszystko. Bo i tak bywało. Myśmy byli przez cały czas na łączności. Więc to nie była możliwość taka, że po prostu my robimy przerwę i idziemy spać. To nie istniało. Ci ludzie musieli to otrzymać. Te właśnie ośrodki zdrowia szczególnie musiały otrzymać pomoc, bo też były sprawy takie, że niektórzy ludzie słabi w sensie chorobowym, jakimś czy wiekowi, po prostu byli narażeni naprawdę na utratę życia. I trzeba było im to pomóc. A jak wygląda życie w Zalanym Mieście? Czy było bezpiecznie? W samym Opolu, w tych miejscach, gdzie były jakieś sklepy z jakimiś rzeczami, powiedzmy sobie, cennymi, czy dosyć cennymi, no choćby ubrania na przykład, czy coś w tym stylu, one były rozbijane. Rozbijane przez włamywacze różnego rodzaju. Wynoszony był cały sprzęt. Rozkradali to po prostu na różne strony. No ale policja też miała co robić. No i takie były historie. No ale jeden z moich chłopaków przyszedł kiedyś tylko do klubu i mówi, że on pojedzie na drugą stronę Odry. Tam przedostanie się jakoś. Ja mówię, no jak jakoś? Pamiętaj, że ja ci nie pozwalam na takie rzeczy. Ale ja pojadę. No i dobra. To ja nic nie słyszałem. Fajnie. Za jakieś 3-4 godziny dowiaduje się przez radio, że on przedostał się na dach 10-piętrowego domu po drugiej stronie Odry. Przedostał się jakimś pontonem, gdzieś skądś znalazł jakiś akumulator, pewnie znowu wymontował komuś z samochodu i przedostał się na tą drugą dzielnicę i dostał się na dach i na dachu zorganizował sobie stanowisko obserwacyjne i informacje na temat, co się tam dzieje po tamtej stronie. No musiałem go szybko ściągnąć na dół, bo się okazało, że tamten budynek zaczął tracić pion. Zaczął być podmywany i 10-piętrowy, wyobraźcie sobie, że gdyby przekroczył pewien kąt nachylenia, to by się rozpadł. Złamałby się w pierniki, a tam woda sięgała do pierwszego piętra. Tak, żeby było to bardzo niebezpieczne. No, musiałem go zgonić z tego dachu i ściągnąć z powrotem do klubu. A czy mógłbyś, Janku, przybliżyć obraz Zalanego Miasta? Bo sytuacja była dość niecodzienna. Co tam się właściwie działo? Dostawaliśmy takie informacje, że na głównej drodze Opola nagle znalazł się pyton długości tylko 12 metrów. I nie wie, co ma z sobą zrobić. Zwierzęta, na przykład trzy strusie uciekły z zoo,
No i jeden z nich zginął na torach kolejowych. Bo się tam znalazł, pociąg jechał i niestety niektóre się utopiły. Także to i takie były rzeczy. Zresztą ZOD zostało naprawdę zrównane z ziemią prawie, że. No, te zwierzęta z tego zoo po prostu, może można stwierdzić, że zoo przestało istnieć. Ludzie z wyspy, na której był ten zoo, byli tam zalani do pierwszego piętra, nawet dochodziły niektóre miejsca do drugiego piętra. Jeden gość też dostał informację, że ma uciekać stamtąd, bo to jest niebezpieczne. I rzeczywiście wyniósł się. Wyniósł się, kiedy woda już opadła, skończyła się powódź. Wrócił z powrotem do domu. I mówi, kurczę pieczone, co ja tutaj w tym domu zastanę. No ale nic, mówi, najgorzej to w tej piwnicy będzie. Ale nie szkodzi, nie boję się. Tam miałem tam taką szafę pancerną, to jej, ona na pewno się nie ruszyła, a inne rzeczy jak wypłynęły, to nie szkodzi. To nie szkodzi. Dobrze. W porządku, ale mówi, Holender, miałem jeszcze tam taki zbiornik, w którym miałem, nie wiem, to się nazywają takie butle chyba, do wina. I tam miałem taką butlę właśnie z winem i to chyba wszystko się porozwalało. Tego na pewno nie będzie. No i dobrze, przyszedł do domu, idzie do piwnicy. Patrzy, w piwnicy szafy nie ma. Butli z tym winem nie ma. No zdziwiony niesamowicie. Wychodzi na zewnątrz. No tak, szafa leży na garażu. I butle na drugim garażu. Stoi sobie grzecznie. Mówi, no, ciekawostki niesamowite, bo coś tam zyskałem. Ale inny gość, który mieszkał po drugiej stronie Odry, też tam z budynku nie wychodził, bo do pierwszego piętra zalane, więc poczekał, aż woda poszła w dół. Woda spłynęła, mówi, no tak, ja tam miałem na tym polderze przeciwzalewowym, miałem działkę swoją, a dopiero co wybudowałem domek. No szkoda by byłoby, ale pójdę zobaczyć, co się dzieje. Poszedł na tą działkę, patrzy, no domku nie ma, no. Odpłynął. W porządku. No ale zaraz przychodzi druga fala tej powodzi. Była taka po tygodniu, była druga fala. I przyszła ta druga fala, ten gość, potem kiedy to wszystko opadło, mówi sobie, no nie, to teraz trzeba się zabrać do pracy od nowa, zrobić sobie ten nowy domek i tak po prostu zacząć działać po gospodarsku na swoim ogródku. No i fajno jest, poszedł na ogródek, patrzy, a na ogródku stoją dwie altanki. Także był niesamowicie zaskoczony w ogóle tymi różnymi przygodami. Bywały takie rzeczy, że na przykład w tych osiedlach mieszkaniowych, które były przez Niemców pozostawione jako poldery zalewowe, tam są największe osiedla mieszkaniowe poustawiane. I tam mówili ci, którzy tam mieszkali, że na przykład otwarte okno od piwnicy i oni tam chodzą tylko sprawdzać, i w pewnym momencie patrzą, że przez okno w piwnicy wpłynęła utopiona świnia. I musieli się jej pozbyć, bo to było niesamowite zagrożenie bakteriologiczne. No i był kiedyś taki przypadek. Opowiem go, bo był charakterystyczny i bardzo dobry właśnie w zakresie współpracy ludzi, różnych ludzi z mieszkających w Opolu. Była taka sytuacja, że jedna wieś bogatych ludzi na południu, na południowym zachodzie praktycznie Opola,
ludzie zaczynali wpadać w panikę, bo podnosi się woda nie wiadomo skąd, bo po prostu tam nic nie przepływało, żadna rzeczka, żaden rów, tam nic nie było i nagle się woda podnosi do góry i grozi zalaniem tych mieszkań, tych domków praktycznie jednorodzinnych. Ludzie się spakowali i zaczynają wyjeżdżać z tego terenu. No ale odzywa się na telefonie. Odzywa się jeden starszy mężczyzna i mówi, słuchajcie, tam pod jezdnią, bo kiedyś w tym miejscu były stawy rybackie, po wojnie już ich nie było. I tam pod jezdnią jest przepust wodny, który prawdopodobnie jest zapchany przez trawę czy przez różne takie rzeczy. I mówi, dajcie tylko znać straży pożarnej, że przepchali ten przepust wodny i woda powinna opaść. I tak zrobiliśmy, przekazali informację do straży pożarnej. Straż tam wyjechała, za 2 godziny dostaliśmy od straży informację, że został przepchany ten kanał i woda idzie w dół. Także uratowaliśmy praktycznie całą wieś przed zalaniem. Jak to wyglądało? Ten człowiek, który dał informację o tym przepuście, to on gdzieś znalazł kogoś z CB Radio, który tam chodził po terenie, się kręcił i przez to CB Radio dał nam znać. A myśmy pracowali przez cały czas, całymi dobami, bez przerwy, nad tymi informacjami i wysyłaliśmy do Straży Pożarnej. Ale do Straży Pożarnej już wysyłaliśmy drogą telefoniczną. A jakie służby były dla was dostępne? Wszystkie służby były dostępne dla nas. Wszystkie, łącznie z pilotami śmigłowców, ze wszystkimi. Z policją też. Ta współpraca z krótkofalowcami, ten mój szwagier właściwie wtedy uruchomił całą stację krótkofalarską przy biurze wojewody. Też w pewnym miejscu takim oddalonym od tych zalania tych po prostu budynków i miejsc. I on poprzez swoje działania nawiązał kontakt z Niemcami, którzy przysłali nam pomoc. Praktycznie to już była drugiego dnia, trzeciego dnia. Pomoc ze strony Niemiec. Przyjechali strażacy z pełnym sprzętem, strażacy niemieccy, którzy jak już wjechali do pola, to no, jak na poligonie. Cała doba pracy, bez dyskusji jakiejkolwiek, wyżywienie to u ludzi, którzy tam w okolicy działali. Tak po prostu jak na wojnie. Trzeba było tym ludziom pomóc, dać czasami szansę przespania się przez godzinę czy dwie w domu, ogrzać ich jakoś, dać im się umyć i z powrotem do pracy. Pracowali naprawdę przykładnie. Były też wymiany załóg tych straży pożarnej. Nasze straże też pracowały, także to było bardzo pozytywne. Dobrze. Powódź się kończy i co dalej? To znaczy, kiedy powódź się skończyła, myśmy prosili o sprzęt przede wszystkim, żebyśmy mogli w szerszym zakresie informować ludzi, czy po prostu stać w takim odwodzie, co się może dziać. Wtedy nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Wojewódzkim. Urząd Wojewódzki ciekawe rzeczy zaczął nam pokazywać, bo stwierdził, że no niestety, ale nasz punkt łączności, punkt, mówię oczywiście w tej chwili słowami województwa i nasz punkt zabezpieczenia w ogóle Opola przed jakimiś kataklizmami został zalany. No więc ciekawe, pokażcie co to jest. Poszliśmy potem do schronu przeciwatomowego. Bardzo szczelny, po prostu nie było możliwości dostania się tam wody
ale woda wewnątrz była na wysokości 1,5 metra. Czyli to był taki przeciwatomowy na raczej chyba zniszczenie tych ludzi, którzy tam by mieli być. Schron wyposażony w sprzęt elektroniczny, sprzęt ratunkowy różnego rodzaju, magnetofony typu radiowego. Te szpule były średnicy chyba 0,5 metra i na tym mogliśmy sobie wziąć takie coś. Stwierdziliśmy, że to nam się do niczego nie nadaje. Bo to nie było sensu nagrywać czegokolwiek, no bo to nie jest kwestia pomocy, to jest kwestia no chyba tylko jakiejś politycznej roboty, a to nie dla nas takie numery. I także Urząd Wojewódzki chciał nam pomóc, ale to się skończyło tylko na teorii. Szukaliśmy tam pomocy jeszcze z innych stron, no to dostaliśmy ze strony służby zdrowia jedynie takie podziękowanie pisemne za prowadzenie właśnie pomocy w dostarczaniu leków i różnego rodzaju sprzętu medycznego. No to trochę średnio jak na pracę, którą wykonywaliście. No nie oszukujmy się, był to wolontariat i w nie najlepszych warunkach z własnym sprzętem, tak? A ten sprzęt, który chcieliście dostać od urzędu, to no w sumie nie chcieliście dla siebie, tylko dla klubu, tak? W ramach zabezpieczenia kolejnych takich kataklizmów. No ale już rozumiem, że nie w ramach CB Radia, lecz już jako służby radioamatorskiej. To może zaczniemy kierować się w stronę klubu SP6 PSP. Skończyła się powódź, on jeszcze nie istniał. A jak wyglądała sprawa innych klubów krótkofalarskich? Ach, taka historia troszeczkę klubu krótkofalarskiego z Opola. Może tak. Ten klub był usytuowany na terenach zalewowych. W jednym z bloków, też 10-piętrowych, czy nawet 12-piętrowych. I po powodzi okazało się, że tam mieszkania były pozalewane, odszkodowania różne i tak dalej. I oni od tego klubu żądano opłaty, zwiększonej opłaty za prowadzenie klubu. W związku z tym klub się po prostu poddał. Nie było szansy zebrania tych pieniędzy, więc trzeba było, ja już wtedy się tam obracałem, powiedzmy sobie, w tym towarzystwie, i trzeba było zlikwidować ten klub. No, trwało to parę tygodni, aż w końcu zebraliśmy się wszyscy, wszystko wymontowaliśmy z tego klubu za Odrza. I gdzie to wszystko zawieść? Następny problem. No ten problem był tylko po prostu już ze mną, że ja prowadziłem ten klub po drugiej stronie Odry i klub, który działał i był, powiedzmy sobie, przychylnie traktowany przez spółdzielnię mieszkaniową. No więc przenieśliśmy, co było możliwe. Zostawiliśmy w tym klubie, próbowaliśmy go przekształcić wtedy na krótkofalarski. No ja jeszcze nie miałem uprawnień, no więc trzeba było mnie kopnąć porządnie. I tak zrobili koledzy, że kopnęli mnie do takiego przyjaciela z brzegu, który prowadził u siebie klub krótkofalarski i prowadził szkolenia. No i w roku 98 ukończyłem kurs, zdałem egzamin i uzyskałem swój znak. No ale co z klubem teraz? Przecież klub, koledzy z tamtego klubu za Odrza jakoś tak załamani, wycofali się w ogóle z tej działalności, zaczęły się między nimi różne utarczki. No ja tego bardzo nie lubiłem, żadnych utarczek. I powiedziałem wprost, jeśli chcecie, to proszę bardzo, otwórzmy tutaj klub. No tak po cichu może by, tak i tak dalej. No i w końcu zdecydowali, żeby utworzyć ten klub. No więc utworzyliśmy, tylko ten klub powinien dostać nazwę,
z kolei nie tamtego klubu, który został zlikwidowany, ale nowego klubu. No już wtedy zostawili mi sam pomysł właśnie utworzenia tego znaku naszego klubu. No, że ja współpracowałem wtedy ze Strażą Pożarną, Ochotniczą i Państwową, no to mówię, najlepszy byłby PSP, Państwowa Straż Pożarna. Zgłosiłem to do urzędu, urząd zaakceptował, no i jest to dzisiaj. To było 25 lat temu. A mógłbyś, Janku, opowiedzieć, jak ten klub wyglądał? Klub to był jeden pokój, mniejszy od tego twojego pokoju, ale był wyposażony we wszystko. To znaczy regał na sprzęt, części zamienne i tak dalej, i tak dalej. Aha, dostaliśmy sprzęt z policji i z Urzędu Miejskiego. To były takie na 2 metry radia, które były kiedyś montowane w samochodach też, tych policyjnych czy jakichś takich. I tam tych radii to mieliśmy chyba 6 czy 7 sztuk. One dosyć dobrze pracowały, ale takie były ramole, że szkoda mówić. I potem mieliśmy tapczan, o, można było pospać. W międzyczasie też musieliśmy zorganizować sobie ubikację, bo przecież tam ubikacji nie było. To było pomieszczenie suszarni dla tego budynku, w którym byliśmy. No więc tam trzeba było zrobić jeszcze ubikację, to spółdzielnia nam to zrobiła. No i to wszystko. Stół operacyjny, na którym był cały sprzęt pracujący już. No, a takie jakieś historie klubowe? Pamiętam takiego jednego staruszka wtedy. Już Staszek, tylko nie pamiętam jego znaku. Proszę sobie wyobrazić, Staszek nocował tylko u siebie w mieszkaniu. Rano o godzinie 7 już był w klubie. Pracował w klubie do obiadu. Potem szedł do stołówki na obiad. Wracał z powrotem i siedział do 22, 23 w klubie. Przez cały czas prowadząc rozmowy z całym światem. I w związku z tym, że już miał tych latek masę, to już mu się odeszło, już nie istnieje w sposób jakiś rzeczywisty na tym świecie. Pozostała tylko pamięć po tym człowieku. I rzeczywiście stworzyliśmy takie dobrą atmosferę tej działalności. Kilku kolegów załapało się na to i ja później wyjechałem już w 2002 roku z Opola. Pozostawiłem działający klub pod okiem właśnie kolegów. No i tak skończyła się moja przygoda po prostu z Opolem. Ale wyjechałem też z uprawnieniami. Później rozszerzyłem te uprawnienia tutaj w Jeleniej Górze. Prace klubowe głównie tętnią w siedzibie, ale klub to też wyjazdowe spotkania. Dla SP6 PSP flagowa to chyba jest biskupia Kopa i chyba kiedyś od Młochów. A Otmuchów był między Nysą a Paczkowem, tak? Tak, to w Otmuchowie w takim razie mieliśmy jedno spotkanie. Jeszcze zawieźli mnie nawet samochodem. Ja nie miałem wtedy samochodu. Zawieźli mnie koledzy. Tam rzeczywiście mieliśmy bardzo fajny czas takiego wypoczynku. Grille i różne bajery. Także takie po prostu spotkanie na luzie. No można powiedzieć, co jeszcze. Nawiązałem wtedy kontakt z jednym z krótkofalowców czeskich. Odległość była niedaleka. On przyjechał do tego Otmuchowa, tam się poznaliśmy. On był z żoną swoją, bardzo sympatyczni ludzie. Zaprosili mnie, żebym kiedyś do niego przyjechał. Oczywiście pojechałem, zobaczyłem sprzęt, mi głowa urosła. Niesamowity sprzęt. No niestety ja mogłem tylko pomarzyć o takim.
gdzie teraz te spotkania są. Na Biskupie Kopie. Tam w drodze na kopę do góry trzeba przejść obok schroniska. W związku z tym schronisko było zajęte przez nas. Oczywiście tylko na ten czas. To było mniej więcej raz w roku organizowane. Zapraszani goście byli różni. I na górze, już na samej granicy polsko-czeskiej, przy takiej wieży Franca Józefa, stawialiśmy swoje maszty i łączności. Tam była taka impreza dwóch, trzech dni. Impreza, która z całego województwa ściągała ludzi. Bardzo sympatycznie. I ten początek wtedy się zaczął też. To znaczy poza tym Otmuchowem rozpoczęliśmy spotkania właśnie na tej górze. Już ta góra trwa do dzisiaj. Ona się odbywa co rok. Zjeżdżają się tam ludzie. Pytanie, ilu ludzi, prawda? Tak, żeby mniej więcej wyobrazić sobie, ilu to jest. To jest około 40-50 ludzi. Jest to ładna grupka ludzi. I w związku z tym też został wybudowany domek, łącznie ze stałym masztem antenowym, który tam stoi do dziś, i tylko koledzy się tam zjeżdżają, podłączają swój sprzęt i gadają. I gadają na całą Europę. Piękna historia. Od CB Radia poprzez prawdziwą służbę radiową, jakże potrzebną w czasach powodzi, aż po licencje i znacznie większe możliwości radiowe. Spotkania na Biskupie i Kopie trwają do dzisiaj. A klub istnieje? Klub istnieje do dzisiaj. Działa w swoich możliwościach. Mam nadzieję, że gdyby były jakieś potrzeby działania, wtedy miałby ten klub możliwości naprawdę dużo większe, ponieważ ci wszyscy koledzy mają uprawnienia na wszystkie moce, na wszystkie częstotliwości i to jest dobre. I to jest dobre. A ile obecnie polski klub SP6 PSP liczy osób? Maksimum 10. Nie mam takiego rozeznania na bieżąco, ale maksimum 10, przy czym takich czynnych to będzie około 3-4 ludzi. Historia lubi się powtarzać i warto z niej czerpać wnioski na przyszłość. A co z osobami, które zainspirowała twoja opowieść i chcieliby wstąpić do klubu? No musi się zgłosić przede wszystkim do kierownika klubu, bo taki jest, to jest ten szef, czy ten przewodniczący, jak koledzy to nazywają, tak nazywają. Zgłosić się do niego, tam będzie przeprowadzone prawdopodobnie jakieś małe szkolenie, może być to szkolenie nawet korespondencyjne, bo przecież to nie chodzi o jakieś super wymogi, ale wymogi, które dadzą szansę uzyskania czy zdania raczej egzaminu z tych rzeczy, które oczekuje ta międzynarodowa organizacja IAR-u. No i później może otrzymać znak i według znaku posługiwać się tym według wszelkich przepisów PZK. Także to jest zupełnie legalna, normalna rzecz działalności każdej klubowej. Niekoniecznie właśnie opolskiej. To może być też jeleniogórska i warszawska, poznańska. Dziękujemy za uwagę. Rozmowę przy radiu prowadzili Łukasz, Henryk, Franciszek 6, Tadeusz, Ewa i Jan Sroczyński, SQ6, Halina, Quebec. To znaczy, kiedy powódź się skończyła, ja już zawarłem takie bliskie kontakty z krótkofalowcami. Wśród nich był też i mój późniejszy szwagier. Zresztą to była taka nić jak gdyby mojej żeniaczki,
bo jego siostra została dzisiaj moją żoną. Także od tam po prostu sprawa powodzi spowodowała, że jesteśmy małżeństwem.